Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były szef resortu obrony, były minister obrony narodowej, a czy przyszły minister obrony narodowej, panie pośle? Nie wiem tego, nie ma żadnych rozmów personalnych. Przepraszam, ale z panem nikt nie rozmawiał na ten temat? Nie. Jeszcze nie? Nie, najpierw musi być premier, potem premier rozmawia. Wiem, byłem wiceministrem, ministrem, wiem jak i kiedy to się odbywa. Także na razie w ogóle żadnych kwestii personalnych, może poza jakimiś przymiarkami, jeśli chodzi o Sejm i Senat, nie ma. A czy dla Platformy, dla Koalicji Obywatelskiej Ministerstwo Obrony Narodowej to jest ważny resort? To jest obiektywnie bardzo ważny resort. Ale dla Koalicji Obywatelskiej? Na pewno tak, natomiast to jest w ręku premiera, jak ten rząd... Znaczy, nie ma nieważnych resortów. Ale chodzi mi o to, czy wyobrażasz pan sobie, że Koalicja Obywatelska oddaje ten resort na przykład trzeciej drodze? Wyobrażam sobie różne konfiguracje rządu, w których różne ważne resorty obejmują koalicjanci. Także to nie jest tak, że można powiedzieć MON albo śmierć, czy MSZ albo śmierć. Tak, to premier zdecyduje. Przecież koalicja buduje się na jakimś zaufaniu, na ludziach, którzy się jakoś tam znają. Więc to nie jest tak, że tutaj coś jest z góry przesądzone. Myślę, że przesądzona jest kwestia jedna. Premierem będzie Donald Tusk koalicyjnym, a cała reszta to będzie efekt jego rozmów z liderami innych partii i też oczywiście no, jakichś konsultacji wewnętrznych. Na konsultacje do prezydenta też idzie Donald Tusk. Z kim idzie Donald Tusk na te konsultacje? Z panem idzie? Nie wiem. Jeszcze takiej decyzji nie ma. Na pewno Donald Tusk. Kogo dobierze, czy kogoś dobierze, to jest jego decyzja po prostu. Ale rozumiem, że to będzie ile osób? 5, 3? Nie wiem tego. Panie redaktorze, nie wiem tego. Ale to jest już we wtorek. No to chyba ale to nie jest najważniejsze. Ważne, że będzie Donald Tusk jako lider. Zapewne w poniedziałek podejmie decyzję, czy kogoś potrzebuje ze sobą do takiej rozmowy. A wyobraża pan sobie na przykład dialog jeden na jeden? Donald Tusk, prezydent Duda? A co w tym dziwnego? Nie, nie, zastanawiam się, czy nie powinno być tak, że jednak reprezentować Koalicję Obywatelską powinna jakaś chociażby kilkuosobowa delegacja. Na pewno im bliżej tego spotkania, tym więcej będzie wiadomo. Jakiś format na pewno wynika z zaproszenia prezydenta i tego, kto będzie z prezydentem. Zawsze jest tak, że jeżeli jedna strona nie jest reprezentowana przez jedną osobę, to i po drugiej stronie jest więcej osób. Natomiast ja nie widzę niczego złego w rozmowie w cztery oczy prezydenta Dudy z premierem Donaldem Tuskiem. Zanim będzie rozmowa z prezydentem, to wcześniej ma być oświadczenie większości, przyszłej większości parlamentarnej. To ma być, co ma być w tej deklaracji? Wola tworzenia razem rządu, wskazanie Donalda Tuska jako kandydata na premiera wspólnego. Myślę, że to będzie bardzo ważny fakt, który przed tymi konsultacjami pokaże, gdzie jest większość. Istotą demokracji jest to, że rządzi większość, ci, którzy mają większość w parlamencie i ważne, żeby nie tylko prezydentowi, bo myślę, że prezydent nie będzie zaskoczony tym, ale też opinii publicznej pokazać, jesteśmy gotowi, jesteśmy dogadani. Te dni między wyborami a powołaniem rządu, no, zaczynają się dłużyć wszystkim, tak? Polsce potrzeba szybko nowego rządu i taki będzie sens tej deklaracji przed spotkaniami. Uważa pan dzisiaj, w piątek o 18:06, że prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu Prawu i Sprawiedliwości? Deklaracje urzędników prezydenta, które na początku były dość jednoznaczne właśnie w takim kierunku, że polityk PiS-u otrzyma tę misję, no straciły trochę na jednoznaczności. Sądzę, że prezydent podejmie tę decyzję po tych konsultacjach. Ma świadomość tego, że PiS nie jest w stanie z nikim się dogadać i że to będzie ruch jałowy i myślę, że taki autorytet urzędu prezydenta powinien nakazywać unikanie ruchów jałowych, bo tu chodzi o państwo, o powagę państwa, w którym PiS nie jest w stanie, nie ma takiego polityka, nie jest takim na pewno obecny premier Morawiecki, który ma jakąkolwiek zdolność koalicyjną czy zdolność do rozmowy z kimkolwiek. Im więcej czasu upływa od wyborów, tym bardziej widać, PiS poniósł porażkę, przestaje rządzić. I myślę, że coś, co jeszcze w poniedziałek wyglądało na możliwość, dziś takiej możliwości nie ma. PiS przechodzi do opozycji. Koniec, kropka. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, z gościem popołudniowej rozmowy. To oświadczenie poniedziałkowe nowej większości parlamentarnej to ma być preambuła do umowy koalicyjnej? Co to ma być?
preambuła to nie, bo preambuła jest wstępem do dokumentu. Ja sądzę, że będzie powiedziane, mamy większość, co nas łączy i co chcemy zrobić. Oczywiście bez szczegółów, bo to jest pokazanie pewnej woli politycznej. Przyjdzie czas na rozmowy, na umowę koalicyjną, na decyzje personalne. Wszystko ma swój czas. Natomiast sensem tego oświadczenia będzie pokazanie, jesteśmy razem. Coś takiego musi po prostu być. Ale ja się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego nie można od razu podpisać umowy koalicyjnej? Chyba, że jej w ogóle nie będzie, bo niektóre media też tak sugerują. To wszystko przed liderami. A uważa pan, że jest potrzebna umowa koalicyjna? Czasem jest potrzebna, czasem nie. To bardzo, albo jest, albo ta, albo nie jest. Ale w różnych krajach różnie to wygląda. Są książki umów koalicyjnych, jak w Niemczech, i są państwa, gdzie po prostu nie potrzeba umowy spisanej. Więc nie ma jakiejś zasady czy przepisu, tak? To jest wolna wola tych podmiotów, które się umawiają. Ja sądzę, że w tym przypadku, w przypadku trzech czy czterech podmiotów, jeśli wziąć pod uwagę, że w trzeciej drodze są dwie partie, pewnie lepiej jakieś rzeczy zapisać, tak? Żeby było jasne, co jest przedmiotem wspólnego rządzenia, a co, na przykład jakieś kwestie światopoglądowe, jest jakby poza koalicją. Warto... To by pan zostawił poza umową. No tak, tak, tak przecież wynika z różnych wypowiedzi, tak? Znaczy, że trzeba pokazać w przyszłej umowie to, co łączy, a jak są kwestie, nawet nasz klub tak działał przez lata, że w takich sprawach światopoglądowych nie było dyscypliny, bo uznawano, że to nie jest jakby element rządzenia, tak? To jest element światopoglądu. W przyszłym tygodniu też jedna ważna wizyta. Donald Tusk leci do Brukseli. Po co Donald Tusk leci do Brukseli? Leci, bo jest spotkanie Europejskiej Partii Ludowej przed szczytem, tak? To naturalne, że tam się spotykają liderzy partii. Ale szczyt jest w czwartek, o ile dobrze pamiętam, a leci w środę. No, bo zawsze to spotkanie szefów partii jest wcześniej, tak? Ono przygotowuje szczyt. Leci załatwić pieniądze z KPO? Tak, oczywiście, leci o tym rozmawiać. To jest jeden z głównych celów tej wizyty. Tak jak zresztą zapowiadał. Owszem, musi być premierem, musi zostać premierem, żeby to stało się realne, żeby to były decyzje polskiego rządu, bo tutaj trzeba dwóch stron do tych decyzji. Pamiętamy kamienie milowe, całą historię tutaj KPO i na pewno to jest jego główny cel, ta wizyta. Ale oczywiście Europa wie, że będzie premierem, Europa wie, że powstała zwycięska demokratyczna koalicja w Polsce. I z pewnością będzie miał wielu rozmówców, którzy no, będą chcieli dowiedzieć się, co się w Polsce dzieje, jakie są plany. To jest naturalne. Tusk jest świetnie znaną tam osobą oczywiście, więc tym bardziej łatwo mu będzie bardzo szybko pewne rzeczy poustalać. Tomasz Siemioniak jest gościem popołudniowej rozmowy. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszego radia internetowego RMF 24, na naszą stronę internetową oczywiście i do naszych mediów społecznościowych. Panie pośle, a jak Donald Tusk chce te pieniądze załatwić już teraz, nie będąc właśnie ani jeszcze oficjalnie premierem rządu, ani w gruncie rzeczy nie mając żadnego oficjalnego stanowiska? Jasne jest dla wszystkich, że będzie premierem. Cały świat się bardzo tymi wyborami interesował. Ja na naszym wieczorze wyborczym dziennikarzy z bardzo egzotycznych krajów spotkałem. Przyjechali wiedząc, że w Polsce dzieje się coś ważnego i z tych wyborów wychodzi wyraźnie. Wygrała w Polsce demokratyczna większość i premierem będzie Donald Tusk. Donald Tusk, który jest osobą, jak mówiłem wcześniej, dobrze znaną. On zapowiedział to, mówię o odblokowaniu pieniędzy z KPO, na podstawie swych wcześniejszych rozmów, przecież bywa w Brukseli regularnie. I w sytuacji, gdy będzie stał na czele rządzącej większości, wie, co należy zrobić. I przecież o co się wszystko rozbiło z Morawieckim? Nie, oczywiście o praworządność i o mnóstwo merytorycznych rzeczy. O brak zaufania. Europa przestała ufać Morawieckiemu i PiS-owi, bo zwodzili ich, nie dotrzymywali terminów, grali tą sprawą. Myślę, że wraca do Polski taka polityka i tak patrzy na to Europa, że jeżeli premier coś mówi, to można mu zaufać. Ale to znaczy, że chce pan powiedzieć, że nawet jeżeli nie będą rozwiązane kwestie praworządności w Polsce, nie będą załatwione sprawy, nie będą załatwione kamienie milowe chociażby, to te pieniądze z KPO będą? Ja sądzę, że ten dokument, właśnie te kamienie milowe, to był wyraz braku zaufania Unii Europejskiej do rządu PiS-u, bo musiano
spisać wszystko, co ten rząd powinien zrobić. Jasne, że nikt nie da Polsce na piękne oczy tych pieniędzy i że elementem tego odblokowania będzie jasna deklaracja, co robimy w sprawach praworządności i w różnych innych. Przecież czyli wystarczy zapowiedź i już pięta pieniądze nie, będą. Nie, ja myślę, że to będzie taka zapowiedź, która bardzo konkretnie powie, co robimy. Jeśli chodzi o sprawy praworządności, bardzo dokładnie wiadomo, co należy zrobić. Myśmy składali projekty, są rozmaite orzeczenia, więc tutaj deklaracja polityczna, że to robimy, skierowanie tego do Sejmu, sądzę, będzie dostatecznym faktem dla Unii Europejskiej, że w Polsce zaszła zasadnicza zmiana. Problemem Morawieckiego i tej ekipy, powtórzę, było to, że nikt im nie ufał, bo oni zwodzili. Oni uznali, że już te pieniądze są. Oni uznali, że można po prostu obiecać dowolne rzeczy Unii, ich nie dotrzymać. Przecież tam o praworządności jest dużo, ale tam i wiatraki, i różne inne rzeczy się znalazły. Jasne, ale panie pośle... Okazały się one pustymi obietnicami. Ale wtedy jak zareagujecie na zarzut, czy na zarzuty, które padają ze strony polityków PiS, że jeśli te kamienie milowe nie zostaną spełnione, to wtedy potwierdzą się ich, czy ich opowieść o rzeczywistości, ich narracja, która twierdzi, tam nie chodziło o żadną praworządność. Tam chodziło od początku, od do końca o politykę. Ale przecież to nieprawda. Te kamienie milowe, jeśli używać tego języka, zostaną spełnione. Natomiast te kamienie milowe były dokumentem rządu PiS-u z Unią Europejską. Powtórzę, z braku zaufania. Musiano spisać wszystko, co należy do polskiego rządu, w najdrobniejszych szczegółach, bo Unia nie ufała, że to będzie zrobione. I okazało się, że miała rację, bo to nie zostało przecież zrobione, bo nawet we własnym rządzie Morawiecki nie miał większości. Czyli inaczej. Sądzę, że jak pan redaktor pyta, że to skończy się jakąś nową deklaracją, a nie powrotem do tamtego dokumentu poprzedniego rządu, w którym bardzo wyraźnie te wszystkie kwestie, które odblokowywują pieniądze, będą wskazane. Tak to powinno się odbyć. O tym będzie Donald Tusk rozmawiał. Jasne jest, tak jak to powiedziałem wcześniej, że na piękne słowa nikt też nie uwierzy, ale co nas różni od rządu PiS-u? My naprawdę chcemy praworządności. My praworządności nie traktujemy jako próby zmanipulowania Unii i powiedzenia Unii, że tutaj coś prowadzimy, zlikwidujemy Izbę w Sądzie Najwyższym. My naprawdę chcemy przywrócić praworządność. Skondensujmy to teraz, panie pośle, jeśli mogę, do konkretnego pytania. Czy będą kamienie milowe w takim razie w ogóle rozpatrywane? Czy możecie załatwić pieniądze z KPO bez kamieni milowych? Ale panie doktorze, ja uważam, to jest oczywiście mój pogląd, oczywiście, do tego potrzeba też stanowiska Unii Europejskiej, że kamienie milowe są elementem, ważnym elementem dokumentu, który powstał, który polski rząd wypracował razem z Unią Europejską, rząd Morawieckiego. Ale nie są konieczne do KPO, pańskim w sensie merytorycznym są, bo tam jest mnóstwo ważnych, potrzebnych rzeczy, począwszy od praworządności, energetyce odnawialnej, różnych kwestii finansowych. Przecież to jest bardzo obszerny dokument. Natomiast nowy rząd ma przestrzeń do nowej formuły umówienia się z Unią, jeśli chodzi o odblokowanie KPO. Jesteśmy ostatnim państwem, które tych pieniędzy nie bierze, nawet Węgry dostają te pieniądze. Więc pamiętajmy, Unia chce te pieniądze Polsce dać. Przecież gdyby nie konflikt w rządzie Morawiecki-Ziobro i postawienie się przez Ziobrę, te pieniądze dawno by były. Morawiecki, cokolwiek o nim sądzić, on jest racjonalny i chciał tych pieniędzy. Nawieszał billboardów, obiecywał i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś niemożliwa sytuacja, w której do tych pieniędzy się dochodzi. I gdyby Morawiecki chciał, te pieniądze by były, bo wystarczyło zrobić te rzeczy, które przecież sam ten rząd zapisał w tym, jak to pan nazywa, kamienie milowe. Natomiast ja unikam tego słowa kamienia milowe w odniesieniu do przyszłości, bo uważam, że te kamienie milowe to była taka umowa z kimś, kto może zwieść i oszukać, a nie z państwem Unii Europejskiej, reprezentowanym w Radzie, Parlamencie, w Komisji Europejskiej, które po prostu dotrzymuje zobowiązań. Wystarczy, że premier tak głośno powie w Brukseli, tak? Tak to przecież funkcjonowało do pewnego momentu. A tutaj spisano, przecież nawet PiS był zaskoczony tym, co jest w tych kamieniach milowych, że tam różne rzeczy zapisali, tak? Więc to jest przedziwna historia i ja bym do niej
takim sensie tego rodzaju dokumentów, które pokazują, że Unia Europejska nie ufa Polsce, już nie wracał. Już chciałbym zostawić Brukselę, jeśli pan pozwoli, bo mamy jeszcze kilka interesujących tematów. W nowy rząd będzie optował za 300-tysięczną armią? Ja mówiłem wielokrotnie publicznie, że optymalnym wariantem jest 150-tysięczna armia zawodowa, kilkadziesiąt tysięcy, 30-40 tysięcy obrony terytorialnej, 20-30 tysięcy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zbudowanie kilkuset tysięcznej rezerwy. Nie ma potencjału demograficznego na 300-tysięczną armię. Na razie, odkąd PiS mówił o 300-tysięcznej armii, mamy rekordowe odejścia, łatane pośpiesznymi przyjęciami, przyjmowaniem do wojska pracowników cywilnych. Czyli ten program 300-tysięcznej armii odrzucicie, gdy ale on tak naprawdę nigdzie poza hasłami propagandowymi nie zafunkcjonował. Ja nie znam żadnych dokumentów dojścia do tych 300 tysięcy. Skąd wziąć ludzi do 300-tysięcznej armii? Ja uważam, 150-tysięczna armia zawodowa, świetnie wyszkolona, te formacje, o których powiedziałem, i przede wszystkim rezerwa, która jest szkolona. I to da Polsce właściwe siły do obrony państwa. Panie pośle, wydatki na obronność na poziomie 3% PKB, tak zakłada ustawa o obronie ojczyzny? No tak, rosnące rok do roku. Oczywiście, że to będzie utrzymane. 3%, a może więcej? No tak jak ta ścieżka tam pokazuje, tak? One rosną aż do 4% przez kolejne lata. Ja myślę, że też proszę zwrócić uwagę na ostatnią wypowiedź prezydenta Bidena, na wskazanie, że Polska jest państwem zagrożonym przez Rosję. Że jeżeli byśmy, tak mówił prezydent Biden, nie pomagali Ukrainie, to Polska byłaby następnym państwem zagrożonym. W związku z tym nie ma mowy o tym, że możemy nasze wysiłki obronne zmniejszyć. One powinny być bardziej racjonalne, one powinny być bardziej efektywne. Mhm. Natomiast co do zasady, musimy ułożyć duże pieniądze przez najbliższe lata na swoje bezpieczeństwo. Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych utrzymany czy nie? Ja nie byłem entuzjastą. Uważałem, że wszystko powinno być w dziale obrona narodowa, w części budżetu, bo to daje przejrzystość, daje kontrolę parlamentu, kontrolę ministra finansów. Zbyt łatwo są wydawane pieniądze z tego funduszu. Taka formuła, że po prostu minister obrony z ministrem finansów mogą co chcą robić bez żadnej kontroli, nie jest dobra. Myśmy wprawdzie prowadzili taką poprawkę, gdzie jest opinia Komisji Obrony, ale no, przez taką praktykę utajniania wszystkiego, co się da, opóźniania, ta kontrola nie jest efektywna. Ale będzie, czy nie będzie ten fundusz? Ja uważam, że w tej sytuacji za dużo się zdarzyło, żeby teraz z tego funduszu rezygnować. My zresztą głosowaliśmy za nim w ustawie obronnej ojczyzny, nie spodziewając się, że tak wiele środków pójdzie do tego funduszu. Natomiast powinien być absolutnie przejrzysty, pod kontrolą parlamentarną, też pod kontrolą nowej opozycji, tak? Ja absolutnie tutaj uważam, że jak się wydaje setki miliardów złotych i zobowiązania podejmuje na dziesiątki lat, opozycja musi być bardzo blisko. Panie pośle, czy nowy, albo inaczej, czy minister obrony w nowym rządzie będzie miał pełne zaufanie do nowego szefa sztabu generalnego? To jest bardzo taka spekulacyjna kategoria, tak? Bo nie wiadomo, kto będzie ministrem obrony. Ale wiemy, kto jest nowym szefem sztabu generalnego. Dlatego trudno mi przesądzać o tym, czy nowy minister obrony będzie mieć zaufanie. Ja mogę wyrazić swoją opinię na temat szefa sztabu generalnego. Uważam, że bardzo był dobrym dowódcą jednostki wojskowej komandosów, wtedy pułkownik Kukuła w Lublińcu. Jest dobrym szefem sztabu. Odbył taką przyspieszoną karierę awansów i tak dalej, więc jest takim szefem sztabu generalnego, który no nie jest tak przygotowany jak jego poprzednicy, tak? Brak kariery w NATO, brak służby w sztabie generalnym, brak dowodzenia większą jednostką niż jednostka, która ma poziom pułku. Natomiast uważam, że odpowiedzialność wymaga, że w tym momencie politycy przyszłej rządzącej większości demokratycznej no nie powinni łatwych ocen ferować, tak? To jest delikatny bardzo organizm, takie decyzje zapadły, wiemy w jakich okolicznościach. I zobaczymy, nowy minister obrony,
przecież też pamiętajmy, szefa sztabu generalnego powołuje prezydent. To prawda, ale zaufanie jest niezwykle istotne. Panie pośle, jeszcze a propos generałów, którzy już z wojska odeszli, Rajmund Andrzejczak i Tomasz Piotrowski, czy ich wiedza będzie jakoś wykorzystywana przez nowych szefów resortu? Powinna być. Ja uważam... Jak pan sobie to wyobraża? Jako doradców, wiceministrów na przykład? Nie chcę tutaj nikomu niczego meblować, natomiast uważam, że... A pomeblujmy trochę, panie pośle. Bardzo łatwo w Polsce rezygnujemy z wiedzy i doświadczenia ludzi, którzy byli w wojsku, byli w służbach, byli w policji. Ja bardzo dziesiątki znam emerytowanych generałów, którzy są w znakomitej formie intelektualnej, mogliby służyć Polsce w różnych miejscach, poodchodzili i nasze państwo nie potrafiło nigdy znaleźć dla nich miejsca. Ja nawet nie mówię tutaj o takim wymiarze politycznym. Wiadomo, że się zmieniają ekipy i jest jakaś tutaj zawsze bliskość polityczna do różnych osób mniejsza lub większa. Natomiast myślę o pewnym modelu, w którym na przykład w Stanach Zjednoczonych emerytowany generał idzie pracować do firmy, idzie pracować do różnych instytucji państwowych, tak jest wykorzystywany, bo tyle w niego państwo zainwestowało, że marnotrawstwem jest, żeby siedział w domu albo polował, czy łowił ryby. Natomiast jeszcze chciałem pana zapytać o te sygnały, które docierają do nas od jeszcze obecnej opozycji, od przyszłej większości rządzącej. Krzysztof Gawkowski z Lewicy na przykład mówi na naszej antenie, że są małe sygnały, jakoby ze sztabu generalnego były wysyłane informacje, żeby przeprowadzać zwyczajowe brakowanie dokumentów, które się odbywa na przełomie roku, już teraz. Jakieś niszczenie dokumentów się odbywa w służbach wojskowych. Do pana też docierają takie informacje? Ja słyszę takie rzeczy. Ale słyszy pan z mediów, czy słyszy pan z tego środowiska, w którym pan pracował jako szef resortu obrony? Jest rozedrgane to środowisko, więc... tak nawet nie tyle wyborczo, ile tym, co się wydarzyło kilka dni przed wyborami, tymi dymisjami, o których pan wspominał. Więc to byłyby przestępstwa, gdyby jakiekolwiek dokumenty istotne niszczono, więc wierzę w to, że nikt przestępstw nie dokonuje i że te instytucje właśnie, gdzie są ludzie w mundurach wiodący, no nie podlegają takiemu zawirowaniu politycznemu i nie wykonają jakiegoś politycznego polecenia, żeby cokolwiek tutaj niszczyć. Jeszcze jedna sprawa. Mamy raport NIK w sprawie rakiety. Ten raport jest na razie utajniony. Czy nowe kierownictwo resortu obrony odtajni ten raport? Powinno odtajnić, pańskim zdaniem? Nie chcę się wypowiadać. Już mnie pytano o to jakiś czas temu. Zdania nie zmieniam. Ja jestem zachronieniem tajemnic, tak? Naprawdę złapałem się za głowę, gdy minister Błaszczak wymachiwał w klipie wyborczym PiSu tajnymi planami, czy ściśle tajnymi planami. I tak samo tutaj, być może w tym raporcie NIK-u są takie elementy, takie szczegóły, których nasi przeciwnicy nie powinni znać. I wtedy to powinno pozostać tajne. Czyli nawet jeżeli mamy tam fakty, które powinna znać z kolei opinia publiczna, to rozumiem, że nie jest może pan powinien być jakiś wyciąg, jakieś oświadczenie z tego. Natomiast co do zasady, jeśli są tajemnice państwa, to powinny być chronione. Tak uważa Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.